Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Zastanawiałem się przez jakiś czas, czy nagrać Q&A, czy go nie nagrywać, ponieważ ostatnio cała masa tematów mi przeleciała przed oczami. To znaczy, mam takie dziwne poczucie, że nagrałem już całą masę filmów, chyba praktycznie na wszystkie możliwe tematy i troszeczkę wyczerpała mi się baza pomysłów. To znaczy, to jest troszeczkę sprzeczne, co ja tutaj mówię, bo pomysłów na film, na filmy, to ja mam całą masę, bo mam chyba kilkaset pomysłów w swoim pliku w Wordzie zapisanych i mam całą masę karteczek samoprzylepnych z różnymi insightami, na tematy których mógłbym mówić w nieskończoność. Ale wiecie, staram się, aby te tematy się nie powtarzały, a część z tych rzeczy się po prostu powtarza, tylko tak jakby w innym kontekście, z innego poziomu wiedzy, bo ja też teraz jestem troszeczkę bardziej doświadczony, mam dużo więcej wiedzy, informacji, takiej dojrzałości, mógłbym powiedzieć takiego uziemienia, więc mam teraz większy zasób mądrości do tego, żeby móc się popisać. I muszę wam przyznać, że skończyły mi się pytania do serii Q&A. Teraz właśnie sprawdziłem folder, w którym trzymam zapisane pytania. No i widzę tutaj tylko jedno pytanie, które mi zostało. Także jeżeli lubicie serię Q&A, chcecie, abyśmy ją kontynuowali, abym ja ją kontynuował dla was, to napiszcie proszę dla mnie komentarz pod tym filmem i zadajcie jakieś pytanie, bo to pozwoli mi troszeczkę podbudować moją bazę pomysłów na tematy, które mogę się wypowiedzieć, i dzięki temu będę miał większą świadomość, o czym wy chcecie wiedzieć i o czym chcecie słyszeć, tak? Dzięki temu możemy po prostu zbudować lepszy rezonans między sobą. No i myślę, że to korzystnie wpłynie na rozwój kanału, no i również na wasz własny rozwój. Taki wstęp, chciałem wam to serdecznie powiedzieć, ponieważ uważam to za coś ważnego. A ja czytam sobie pytanie, które mi zostało. I jak zwykle, lecimy z tematem. Sandokan pisze: to czym są potrzebne wcielenia, które pamięta i widzi wiele osób? Chodzi zwłaszcza o sytuację, gdy 2-3 osoby pamiętają, że razem coś robili, jedna osoba była wtedy jakąś osobą, a inna osoba była również jakąś konkretną osobą. I teraz dam wam najszczerszą możliwą odpowiedź na to pytanie, jaką jestem w stanie wam dać na tą chwilę. Możliwe, że kiedyś się to zmieni, także nie powstrzymujcie się, tak? W sensie, że jeżeli kiedyś nagram na ten temat kolejny film i powiem wam: eureka, odkryłem coś nowego, to nie zdziwcie się, że coś takiego może się zadziać. Mianowicie, moja odpowiedź brzmi: nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Kompletnie nie wiem. Mógłbym stworzyć wam tutaj teraz każdą jedną filozofię i wciskać wam kit, wiecie, bo w kwestii tworzenia filozofii, budowania storytellingu nieźle się rozwinąłem, więc jestem w stanie całkiem sporo teorii przedstawić i bajek też opowiedzieć, ale nie taki jest mój osobisty cel, ponieważ moim osobistym celem jest studiowanie samego siebie, studiowanie życia, zbieranie doświadczeń, eksperymentowanie i zbudowanie jak najbardziej wysoce świadomego człowieka, jakim jestem w stanie się stać, tak? Bo mówiąc tutaj o projekcie Find Yourself, mam tutaj taką wizję, że chcę stać się osobiście sam przed sobą, czyli mógłbym nawet powiedzieć przed Panem Bogiem, najbardziej możliwie świadomym człowiekiem, jakim jestem w stanie się stać. No i muszę wam po prostu powiedzieć, że nie wiem. Pamiętam w zeszłym roku, to też było w okolicy września, gdy spotkałem się z Danielem, z Michałem, i u Daniela byłem w domu i on mi pokazał taką książkę na temat reinkarnacji. Nie pamiętam autora, jak mi się przypomni, to gdzieś wam tutaj to wyświetlę. I to była książka o tym, że wiele osób miało różne wizje, jakieś takie przebłyski wspomnień z przeszłości, gdzie byli w jakiejś tam reinkarnacji, robiono jakieś wywiady i zbierano reportaż w tej sprawie. No i bardzo mocno tam drążono temat.
Ja teraz parafrazuję, bo ja nie czytałem tej książki, więc po prostu przedstawiam wam to, co pamiętam. I jedno, z czym zostawiło mnie to zagadnienie, jedna rzecz, z którą zostałem po zapoznaniu się z tym materiałem, z tą książką, było takie poczucie, że faktycznie nasza rzeczywistość jest dziwna, jest naprawdę mega niezbadana. I to samo poczucie miałem, gdy przeczytałem książkę OOB, Ścieżka Serca, Roberta Noble, choć nie podróżuję astralnie, tak, i nie jestem mega zainteresowany świadomym śnieniem, to nie znaczy, że odrzucam tę teorię i to nie znaczy, że jestem negatywny wobec nich, tak, że jestem negatywnie nastawiony wobec nich. Ja po prostu nie wiem. Może jakaś tam część mnie jest troszeczkę sceptyczna ze względu na ten paradygmat materialnego myślenia, ale doświadczyłem w swoim życiu wystarczająco dużo dziwnych rzeczy, o których nieraz może opowiadam i ktoś może pomyśleć, a Damian jakieś opowiada, żeby mieć chociażby otwarty umysł i posłuchać tego typu teorii, wiedzy, przekonań i to zaakceptować. Choćby nawet na tym poziomie, wiecie, metafizycznym, duchowym, pozwalającym po prostu zrozumieć lepiej rzeczywistość, nawet w intelektualnym stopniu. Bo wiecie, te rzeczy można jakoś tam intelektualnie ubrać w słowa. Jeżeli istnieje jeden nieskończony umysł i to jest umysł Boga, jest absolutny, jest nieskończony, jest jeden. Istnieje jedna nieskończona, zunifikowana rzeczywistość, która jest samoświadoma. I to jesteś ty. I to jestem ja. I to jest każdy z nas. I to jest ta rzeczywistość, na którą w tej chwili patrzysz, bo ona jest dookoła ciebie. To wszystko to jest jeden wielki, świadomy kosmos, umysł Boga, jak zwał, tak zwał. To ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby na pewnym poziomie był on na tyle połączony, że niektóre osoby mogą mieć różnego rodzaju doświadczenia, przepraszam, kawa mi się odbija, w których widzieliby różnego rodzaju obrazy w głowach, czy choćby nawet telepatycznie, żeby mogli się porozumiewać. Jedna rzecz, do której, z którą ja myślę, że warto jest tutaj się zaznajomić, to jest to, że tego typu przypadki są bardzo rzadkie. Bardzo mało badań robi się w tym kierunku, przynajmniej badań, z którymi ja mam styczność, albo zrobiłem zbyt słaby research, do którego się przyznaję. I występuje bardzo duża trudność w komunikacji intelektualnej, bowiem my jako ludzie tutaj zachodu jesteśmy przyzwyczajeni, że na wszystko jesteśmy w stanie zgromadzić naukowe fakty, nie? Że wszystkiego możemy dowieść, że możemy zrobić badania naukowe w jakimś tam laboratorium i możemy tego wszystkiego dowieść. Gdzieś tam też niedawno oglądałem materiały na temat brytarianizmu, wywiady, między innymi Mariusza Piotrkowskiego, chyba też nazwisko jego przekręcam. I widziałem, że tam był materiał, tak, on nagrał swoją wypowiedź, a pod spodem wszystkie komentarze to były tylko i wyłącznie o tym, że ludzie chcieliby go gdzieś zamknąć, żeby tam były skierowane na nim kamery, na niego kamery, żeby tylko i wyłącznie potwierdzić, że brytarianizm jest prawdziwy, że on tak naprawdę nic nie je, nie? Zresztą ja mam swój własny dowód, bo spędziłem sporo czasu z Darkiem Stoczyńskim, więc ja mam po prostu swój własny dowód i ja jestem w stanie no dużo rzeczy po prostu zaakceptować, chociaż sam osobiście brytarianem nie jestem, to już samo to zjawisko po prostu rozwala głowę, tak? Usuwa ten taki program, że rzeczywistość jest tylko i wyłącznie materialna. Jedna rzecz, do której chciałbym was namówić, to jest to, abyście zachowali radykalnie otwarty umysł, ale abyście jednocześnie poświęcili ten czas na to, żeby zrobić sobie listę rzeczy, których chcecie doświadczyć w życiu, zastanowić się, zrobić swój własny research, badania i zróbcie to na własną rękę. To wideo niech was zainspiruje do tego, abyście poszukiwali odpowiedzi na własną rękę. Ja mogę wam podsunąć niektóre myśli, poglądy, przekonania,
Mogę dać wam to poczucie, że jesteśmy tutaj razem, że możemy się solidaryzować. Ale jeżeli chcecie mieć takie osobiste potwierdzenie, że coś jest prawdziwe albo nieprawdziwe, zróbcie to na własną rękę, naprawdę. Tutaj uważajcie na wszelakie teorie spiskowe, których jest dużo w necie. Uważajcie na to, jak zamykacie się na jakieś filozofie i zaczynacie twierdzić, że ta jedna filozofia to jest ta ostateczna i najprawdziwsza, innej nie ma. Nie? Uważajcie na to. Nawet jeżeli jakaś filozofia jest mocna, jest głęboka, uderzająca i bezpośrednio wprowadza was do świadomości. Tak? Przykładowo filozofia non-duality jest bardzo mocna, jest bardzo bezpośrednia, ale nie jest jedyną ostateczną i jest wiele innych ścieżek duchowych, które również są potężne. Tak? Choćby nawet kundalini yoga czy buddyzm zen. Każda ścieżka duchowa, każda ścieżka psychologii, filozofii ma coś wam do zaoferowania. I wiecie, ja nieraz siedzę z takim poczuciem, Boże, jedyny, tyle tego wszystkiego jest do przeczytania, tyle tego wszystkiego jest do przerobienia, tyle filmów, które chciałbym jeszcze nagrać. Życia mi nie starczy na to wszystko. I siedzę z takim poczuciem lekkiej nostalgii, ale pozostało się tylko z tym pogodzić i kultywować tą wewnętrzną mądrość, która pochodzi z tej prostoty naszej uważności, bo sama uważność, sama obserwacja dla mnie osobiście to jest po prostu esencja rozwoju. Esencją rozwoju jest samoświadomość, samoobserwacja i indywidualna kontemplacja, naprawdę. Te wszystkie książki czy teorie mają na celu nas zainspirować, dać nam narzędzia, sposoby myślenia, pokazać gdzie patrzeć, troszeczkę przyspieszyć nasz rozwój, bo nie musimy wynajdować koła na nowo, po prostu możemy czerpać wiedzę i informacje i dochodzić do czegoś dużo szybciej. Ale na pewnym polu trzeba po prostu zastanowić się nad tymi tematami po prostu osobiście. Tak, kochani, kończę to wideo, nie chcę przedłużać, bo uważam, że nasz czas jest wartościowy, a na pewno macie jeszcze całą masę innych wideo do obejrzenia na YouTubie. Także jeżeli wam się spodobał ten temat, napiszcie proszę na dole komentarz, zadajcie jakieś pytanie. Jeżeli macie jakiś problem, coś może nawet nie związane z tym tematem, jakiś inny temat, piszcie na dole komentarze, zadawajcie pytania. Jeżeli chcecie napisać mi osobistą wiadomość, napiszcie ją proszę na maila projektowego. projektfindyourselfmałpa@gmail.com. Mail jest cały czas taki sam, nic się nie zmienia. Możecie napisać tak do mnie wiadomość, nawet jeżeli nie chcecie się ze mną umówić na konsultację czy coaching, to i tak napiszcie tą wiadomość, ja z miłą chęcią w wolnej chwili przeczytam. Może coś odpiszę, jeżeli wpadnie mi coś wartościowego do głowy. I tak. To jest dla mnie bardzo ważne, żebyście dawali mi feedback, bo to też mi pomaga ustalić wizję, w którym kierunku chcę rozwijać projekt Find Yourself. No bo nie ukrywając, mi bardzo zależy na ludziach, pomimo tego, że mam swoje własne wyobrażenia, to i tak zależy mi na tym, żeby tworzyć jak najlepszej jakości wartość dla ludzi. Między innymi dlatego stale się rozwijam, stale polepszam jakość nagrań i daję z siebie maksa. Taką mam nadzieję. Nigdy nie wiadomo, czy dajesz z siebie maksa. To jest jedno z ogromnych przekonań, jakich się nauczyłem. Nigdy nie wiesz, czy dałeś z siebie maksa, bo zawsze możesz dać z siebie więcej, a tego nie wiesz, dopóki doświadczenie ci nie pokaże, że stać ci na więcej. Nie? Wiecie, o co chodzi. Samorozwojowy mindfuck. Tak, kochane mysie pysie, ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Zostawcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie komentarz, nawet taki dla statystyk, żeby, wiecie, więcej wyświetleń było. Jeżeli spodobało wam się to nagranie, udostępnijcie je proszę na Facebooku, podzielcie się ze znajomymi, to również pomoże mi rozwinąć kanał. A jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, to możecie to zrobić w dowolnej formie, korzystając z subskrypcji na Patronite, dając co łaska na PayPalu, tak śmieję się z tego. Wiecie, całe życie moja mama do mnie mówiła, że mógłbym zostać księdzem, nie? To była taka metafora, że ksiądz to, wiecie, chodzi, wszystkich moralizuje i daje kazania i zarabia na tym hajs, nie? A ja mówię, nie, co ty, mamo? I nieraz tak się śmieję, bo mówię, nagrywam te filmy na YouTube
No i czasami mam w głowie takie porównanie, że to jest takie dosyć podobne, jakbym był takim współczesnym księdzem, nie? Oczywiście tak nie jest, ale wiecie, porównania, skojarzenia. A. Jeżeli chcecie skorzystać z moich kursów, to zapraszam. Mam stworzony kurs pewności siebie, który stworzyłem 3 lata temu. Do tej pory jest aktualny i wiedza z niego dalej potrafi nieźle dać kopa do życia, zainspirować. I niedawno stworzyłem kurs koncentracji. Genialny kurs moim zdaniem, dzięki któremu można po prostu poukładać swoje życie. Skupić się na swoich własnych konkretach i uświadomić sobie, jak należy myśleć o sobie i o życiu, żeby być skoncentrowanym człowiekiem, bo nikt nas nie uczy koncentracji. Ja musiałem się nauczyć koncentracji i musiałem nauczyć się takiej efektywnej koncentracji, żeby wiedzieć, po co się koncentrować i jaką koncentracja ma wartość, bo jak uświadomisz sobie, jaką wartość w twoim życiu ma twoja uwaga i twoja koncentracja, to uwierz mi, zaczniesz ćwiczyć uważność szybciej niż dużo wcześniej myślałeś, że kiedykolwiek będzie ci to potrzebne i zaczniesz to robić. Tak, kochane mysie pysie. Koniec ogłoszeń parafialnych. Trzymajcie się ciepło, dzięki, że jesteście i do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka. A dzisiejsze nagranie sponsorowane jest przez kawę z ekspresu. O Boże, wiecie, że żyję 25 lat na tym świecie. Dopiero teraz odkrywam smak kawy z ekspresu. To jest takie niesamowite, jak bardzo człowiek jest niedoskonały, że istotą jego istnienia jest doświadczenie, które jest tak ograniczone, że nie jesteśmy w stanie doświadczyć wszystkiego naraz. No chyba, że jesteśmy w stanie doświadczyć wszystko naraz. Ale to tylko w stanie doświadczenia mistycznego, gdy nasze jestestwo rozpływa się z boskim oceanem absolutnej, nieskończonej jaźni, która jest zatopiona w każdym jednym atomie ludzkiego ciała i cząsteczce elementarnej składającej się na budowę całego wszechświata. No, mniej więcej właśnie to czuję, gdy się robię kawę. Poza tym, że ekspres do kawy, który mamy razem z Asią, to jest mój pierwszy ekspres w życiu, który mam. I nawet ostatnio, znaczy nie ostatnio, tylko już jakiś czas temu, rozmawialiśmy z Asią i żeśmy doszli do wniosku, że wspólnie mieliśmy całkiem sporą ilość pierwszych razy. Ten fragment chyba będę musiał usunąć.